choć znalazło mamy rodzinę i bliskich. My, polscy żołnierze od gór świętokrzyskich. Lecz chciał niebiosa, by krew nam na wrzosach wolności ścieliła pobierce. Nie dbamy o spokój, nie dbamy o ciszę, a do snu nas głuchy szum miotem kołysze. Pod głową w plecaku żelazo granatów, a uśmiech na twarzy spokojny. A nasze koszary to chłodny cień lasu. Swoje głowy chronimy pod drzewem szałasu. A nasze dziewczyny to stal karabina, choć zimna, jak ogień wybucha. A kiedy się walka z najeźdźcą rozpęta, suniemy po lesie jak dzikie zwierzęta. Tu oddział nasz leży, tam gromem uderzy. Ponury nas uczy brawury. A kiedy na patrol szedł oddział zuchwały, rozpętał się ogień i kule zagrały. Na trawie, na polu, dowódca patrolu upadł kulą śmiertelną ramioną. Już oczy swe zamknął, pobladł jak usta. I tylko wiatr polny całuje mu usta. Na miękkim strafleszu śpi polski żołnierzu, coś wolnej nie dożył ojczyzny. Zwyczajny bór, lubasz się szoja, wróżę od piekła.
Pamiętam ten krytyczny wieczór zimą, gdy długo przemierzałem krokami wszerz i wzdłuż mój gabinet dowódcy. Rozważałem, co będzie dalej. W błyskawicznym skrócie przebiegłem myślami cały dorobek mojego życia. Ta droga ugorna, którą szedłem, miała tyle wykrotów i tyle szczęśliwych, a nawet niespodziewanych, korzystnych rozwiązań. I zastanawiałem się, czy stać mnie jeszcze na to, aby podjąć nową próbę. Bez cienia dumy i zarozumiałości wiedziałem, że decyzja, co będziemy robić w brygadzie, należy wyłącznie do mnie. A powziąwszy ją, muszę przekonać moich przełożonych, że moje postanowienie jest słuszne i że to, co zamierzamy, wykonamy. Musiałem też mieć wiarę i pewność, że decyzja moja będzie przychylnie przyjęta przez żołnierzy brygady. I wtedy zapadło moje postanowienie. Pójdziemy do kraju. Jako kadra pierwszej polskiej brygady spadochronowej. Uzupełnienie szeregów znajdziemy na miejscu. Sprzymierzeni dostarczą nam broni zaopatrzenia materiałowego. Brygada i kraj. Najkrótszą drogą. To nasze przeznaczenie. I już we wrześniu 1941 roku, poza dwoma kursami instruktorskimi, mieliśmy już ukończonych 18 kursów normalnych w Ringway i 394 przeszkolonych żołnierzy spadochronowych. Mieliśmy własny ośrodek wstępnego przeszkolenia spadochronowego, tak zwany Maubigaj. Mieliśmy zorganizowaną, autonomiczną, polską sekcję w brytyjskiej szkole spadochronowej w Ringway z własnym personelem administracyjnym. I aby wykazać się naszymi osiągnięciami wobec władz polskich i brytyjskich i uzyskać oficjalną aprobatę istnienia i działania polskich spadochroniarzy, przygotowaliśmy w najdrobniejszych szczegółach spadochronowe ćwiczenia bojowe. Przed dzień ćwiczeń generał Sikorski zarządził odprawę. Po jej zakończeniu szef gabinetu wojskowego naczelnego wodza zapytał mnie, co chciałbym, żeby generał powiedział w swym przemówieniu po zakończeniu ćwiczenia. Chcę, aby generał powiedział. Od dziś dnia jesteście brygadą spadochronową, odrzekłem. Po zakończonych ćwiczeniach głos zabrał generał Sikorski. Żołnierze! Z prawdziwą dumą i przyjemnością przyglądałem się waszemu ćwiczeniu, które jest nowym dowodem waszej tężyzny fizycznej i upartej decyzji walki z wrogiem. Jest to wielka zasługa w pierwszym rzędzie brygadiera pułkownika Sosabowskiego, którego twarda ręka i konsekwentna praca oraz wasza wola spełnienia swych żołnierskich obowiązków dała takie wspaniałe rezultaty. Wyrażam najwyższe uznanie w imieniu służby, prezydenta Rzeczypospolitej i moim własnym panu, panie pułkowniku Sosabowski. Gdy przyjdzie odpowiednia chwila, jak orły zwycięskie spadniecie na wroga i przyczynicie pierwsi się do wyzwolenia ojczyzny, jesteście odtąd pierwszą brygadą spadochronową.
i wierzę, że kierowani sprawną ręką waszego dowódcy spełnicie swój obowiązek żołnierski. Wzywam was do dalszej wytrwałej pracy, która przyniesie wolność Polsce, a wam zaszczyt powrotu do niej pierwszymi.